Reprezentanci Polski zdobyli w Pradze tytuł drużynowych mistrzostw świata. W finale nasi żużlowcy pokonali jednym punktem Duńczyków, a końcowe zwycięstwo zapewnił biało-czerwonym kapitan reprezentacji Jarosław Hampel. Jeśli chodzi o drużynowy Puchar Świata, to naprawdę finał był bardzo emocjonujący i do samego końca jechaliśmy o zwycięstwo, do samego końca walczyliśmy o każdy najdrobniejszy punkt. Chłopacy dawali z siebie wszystko, były biegi naprawdę bardzo trudne i ciężkie, a dawaliśmy radę. Zależało nam bardzo na tym wyniku, żeby udowodnić, że jesteśmy najlepszą drużyną na świecie i to nam się udało, więc to zwycięstwo smakuje bardzo, bardzo dobrze, bo po trudnym boju przyszło nam, jaki nas czekał przede wszystkim z Duńczykami, mogliśmy świętować później radość tego pierwszego miejsca, także ogromnie się z tego cieszymy. Wielkim sukcesem cieszy się również pierwsza kobieta z licencją żużlową, Klaudia Szmaj. Ja się bardzo cieszę, oglądałam ich i kibicowałam im bardzo mocno i myślę, że naprawdę na to zasługiwali i cieszę się, że tak się wszystko potoczyło. No ostatni bieg, dużo, dużo emocji, ale dzięki Jarkowi Hampelowi wszystko się wyjaśniło i bardzo się cieszę. Za wzorcowy obieg żużlowy uchodzi Moto Arena w Toruniu. Jest to piękny i nowoczesny stadion. Dziś wiemy, że na innym znakomitym obiekcie odbędą się jednodniowe zawody żużlowe. Chodzi tutaj o Gdańsk i PGA Arenę, a najlepsi żużlowcy Europy mają tam zawitać w 2014 roku. Ja zapewne to jest bardzo dobry pomysł, aby zorganizować tam jakąś ciekawą imprezę. Sama atmosfera tego obiektu pewnie będzie wyjątkowa i zapewne wielu ludzi chciałoby przeżyć coś takiego, żeby pojechać na jakieś ciekawe zawody i zobaczyć, jak taki stadion, tak piękny stadion żyje podczas dopingu wszystkich fanów. Także oczywiście byłoby bardzo fajnie, gdyby była okazja do organizacji jednej z dużych imprez na tym pięknym obiekcie.